Ulica łącząca Towarową i Targową doczekała się swojej własnej patronki. Od dziś nosi imię Janiny Lech. Decyzję o takim wyborze podjęła Rada Miasta w grudniu ubiegłego roku. Janina Lech urodziła się w Łodzi, ale całe swoje dorosłe życie spędziła we Włocławku. To jest bardzo postać, bardzo tragiczna w historii Włocławka. W okresie międzywojennym dość znaną postacią, mimo że bardzo młodą, bo się urodziła w 1919 roku, a na przykład już w latach 1937 roku w imieniu całej młodzieży włocławskiej witała marszałka Rydza Śmigłego, który przyjechał tutaj na otwarcie mostu nazwanego jego imieniem. To właśnie tutaj związała się z konspiracyjnym harcerstwem i choć aktywnie w nim działała, była, co ciekawe, przeciwnikiem walki z bronią w ręku. Ona uważała, że należy z okupantem walczyć słowem, a nie bronią. Nigdy nie uderzyła Niemca, nigdy nie wystąpiła przeciwko żadnemu okupantowi fizycznie. Natomiast, tak jak powiedziałem, podnosiła na duchu społeczeństwo Włocławka i regionu i podnosiła ich wiarę w to, że może ta wojna się wreszcie kiedyś skończy. Schwytana przez hitlerowców w 1942 roku była bestialsko katowana w siedzibie gestapo we Włocławku. Stąd trafiła do Drezna, gdzie trwał jej koszmar. Ona jako jedna z nielicznych została skazana na śmierć przez gilotynowanie. Przed realizacją tego wyroku nałożono jej, jeszcze w więzieniu Magdeburg, nałożono jej worek na głowę i bardzo mocno ją bito różnego, wszystkim tym, co Niemcy posiadali. Tak jak powiedziałem, cały czas była do końca patriotką, została zgilotynowana. Najgorsze jest to, że rodzina do chwili obecnej nie wie na dobrą sprawę, co się stało z jej szczątkami. Na dzisiejszych uroczystościach pojawiła się liczna delegacja rodziny niezłomnej harcerki. Ja pragnę serdecznie jeszcze raz podziękować rodzinie za to, że zechcieli przyjechać dzisiaj na tą naszą uroczystość, że też byli orędownikami tego, aby ta ulica właśnie nosiła imię Janiny Lech. Jak się okazuje, pamięć o niej jest wśród bliskich kultywowana, a wśród domowych pamiątek znajdują się także takie, które dotyczą jej bezpośrednio. Zachowały się listy, zachowały się zdjęcia, no i wszelkie dokumenty niemieckich oprawców. Jest afisz zdarty, afisz niemiecki, który zawiadamia o wykonaniu wyroku. Zdarty ze słupa, babcia moja zdarła ten afisz, nie wolno było, bo przecież groziła za to kara śmierci. Mamy listy z obozów, to była przecież nie tylko Janina Lech, ale również Magdalena Lech, Benedykt Lech, Elżbieta Lech, która była na robotach, co prawda tylko w Niemczech, no bo pozostałe rodzeństwo było w obozach. Benedykt był przecież w obozie w Austrii, w Mauthausen. Maria Magdalena była w Brzezińce, w Oświęcimiu. Została zamordowana. No i Janina Lech, wiadomo, na gilotynie drezdeńskiej. Oto by ulica nosiła imię Janiny Lech, starało się Polskie Towarzystwo Historyczne.